czołem, ludziska. Ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Haiku the Robot. To jest gra, która siedziała na mojej liście życzeń, powiedzmy, od dłuższego czasu. Gra wyszła w sumie pod koniec kwietnia tego roku, 2022. I prawie o niej bym zapomniał. Gdyby nie fakt, że przypomniał mi o niej trailer Silksonga, oczywiście Hollow Knight Silksonga. Wreszcie doczekaliśmy się po 3 latach jakiegoś trailera, w którym była tam zapowiedź, że no do w Game Passie wyjdzie. Więc mamy przynajmniej tyle wiemy, że przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy Silksong wyjdzie. Więc ja tutaj już jakby zacieram swoje odnóża. Natomiast Haiku the Robot jest, można powiedzieć, taką mini Hollow Knightową metroidvanią, bo tutaj mnóstwo inspiracji jest widoczne i to widziałem po recenzjach, po ocenach, ale gra bardzo ładnie się przyjęła, 95-94% pozytywnych ocen. Gra stworzona praktycznie przez jedną osobę. Mały Hollow Knightik. Mamy świat spaczony, który spaczony jest, znaczy mieliśmy w Hollow Knightie spaczony świat robaków, tu mamy spaczony świat robotów. No i zobaczmy, jak dużo inspiracji będzie czerpane. Ja oczywiście staram się tutaj wyrzucić Hollow Knighta z głowy, chociaż pewnie będę do niego porównywał, bo na niego bardzo mocno czekam, jeśli chodzi o Silksonga, więc postaram się nie za dużo porównywać wszystkiego do Hollow Knighta, ale jest to przede wszystkim gra, którą możecie kupić sobie na Steamie za 72 zł. Więc trzeba powiedzieć, że też taki próg cenowy bym powiedział, no dość wysoki jak na małą gierkę, ale zobaczymy, na ile ona faktycznie godzin by starczyła. Tam widziałem ludzi, którzy mieli tam między 10 a 14 godzin. 200 lat temu. Gra nie ma języka polskiego, postaram się dla was tłumaczyć teksty. Mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Pierwsze moje odpalenie, jak widzieliście, nawet slot nie, bo nawet testów nie robiłem. Myślę, że tej grze można zaufać. O kurcze. O! Apokalipsa w oku igły, przez którą przechodzimy do innego świata. George Zebrowski, czy to jest jakiś polski pisarz? Nie wiem, pierwszy raz słyszę imię, nazwisko, więc sorka resorka. Nie kojarzę gościa. Oczywiście gra jest pikselowa. Co nie zmienia faktu, że to jest dla mnie tylko... Aha, o kurczę. Tylko plus. Metroidvania, więc jest to stylistyka... Jest to platformówka, w której... No, nasze umiejętności będą wyznaczać... możliwości. Ja to lubię tak opisywać. Nasze umiejętności wyznaczają możliwości. Czyli wiadomo, nie wskoczymy gdzieś, bo nie mamy double jumpa. Nie przejdziemy gdzieś, bo nie mamy odpowiedniej mocy do niszczenia jakichś twardych ścian. I tak dalej, i tak dalej. Ale i programowanie, i pikselowy art wykonała jedna osoba, więc dla mnie jest to już dość takie osiągnięcie duże. Haiku, obudź się. Okej. Okay. Czyżbyśmy mieli tam po lewej stronie... Czyżbyśmy tam mieli po lewej stronie jakiś wskaźnik przegrzania? Widzę, że będziemy zbierać zębatki. No co innego mógłby zbierać robot, prawda? Mamy też jakieś cztery... No, no dobra, powiem szczerze, że to wygląda jak zdrowie, tam uszkodzenia bardziej. I te... Od razu też coś tak czuję, że kurczę, te pojemniczki cztery wyglądają troszkę jak... Czekajcie, dobra, a teraz zobaczymy jeszcze jedno... A nie mogę w opcję wejść. Ale jest... A nie, patrzcie, jest... O, pod selectem, zobaczcie, tu się wydarzyło. Gram oczywiście na padzie. Spare parts. Do, aha, czyli takie części, no to pozostałe części, tak? Do naprawy maszyny. Czyli to waluta, innymi słowy. A tutaj mamy jakieś zmagazynowane części? Gold Crests, tak się nazywa. Ktokolwiek to jest, jeszcze nie wiemy. Tu jest jakiś odbiornik. Elektromagnetyczne fale. Aha, i potrafi je zamieniać na... Okej, okay, dobra, może to będzie służyło do mapowania. Killswitch Sword. Proszę bardzo, Killswitch. Ta nazwa jest mi znajoma. Czyli mamy tutaj, tak, miecz do niszczenia robotów. Mamy również mapę. Zoom. Okej, w taki sposób wygląda. Takie zamknięte przestrzenie tu są. Map Sweeper, cokolwiek to jest. Mamy jeszcze chips. Jakieś chipy będziemy mogli... Chips, albo będziemy mogli jeść chipsy, ale pewnie... O, właśnie. Instalowanie chipów. Odznaki, nie? No dobra, okej. Okay. Szkoda, że nie ma tej opcji dostępnych, bo chciałem zobaczyć jeszcze z funkcją Pixel Perfect wyłączoną. Ale zobaczymy, dobra. Okej, okay. X to nawalanko. Okej.
prawy trigger, żeby... Dobra. Okej, czyli mamy dasha. Dobra, to jednak jest stamina. A co się stanie, jak się zmęczę? Nie mogę używać. Czyli jednak to jest stamina. Czyli moje życie prawdopodobnie jest w tych zbiorniczkach. Siema, dziwny kolego. Wow. O, są, fajnie to się animuje, muszę przyznać. Fajne pikselowe efekty. Oż tak, oczywiście. Już myślałem, abandoned waste, czyli porzucone, nie wiem, odpady. To chyba jest jakaś opona. Kurczę. A jak wygląda w ogóle mapka? Czy mamy w ogóle cokolwiek mapowanie? A mamy mapowanie, patrzcie, no. Abandoned wastes. No i widać, skąd zaczęliśmy grę, nie? Mapa też sugestywnie wygląda. O, co to? Save point? Heal and save. Dobra. Czyli ewidentnie jest to leczenie. Oj, 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 co tu się wydarzyło? To były obrażenia? Chyba tak. Ło, sekret! Kurczę, ale znowu, no nie, no nie dziwię się, że naczytałem się, że mocno inspirowana Hollow Knightem. No kurczę, no powiedzcie mi, że to... Co tu zbieraliśmy, te miejsca tutaj, to nie są też te kryształy, z których zdobywaliśmy geody w Hollow Knightie, nie? Jakbym chciał bardzo szybko, może jest pod jakimś, co? Patrzę, czy nie ma mapy gdzieś schowanej pod jakimś... Jest ma, o jak dobrze. Jest mapa pod lewym lewym bumperem. Pod selectem mamy to, pod startem mamy to. Dobra, no i jest szybkie sprawdzenie mapy. Bardzo mi się to podoba, że to jest. No dobra, tylko ja nie wyczułem jednej rzeczy. Double jump musi być kiedyś. Nie wyczułem jednej rzeczy. Jak wygląda miejsce, które można zniszczyć? Ściana, którą można zniszczyć. Chodzące śrubki. Ło! Skacząca gnida znowu. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, tak? Tak nagle mi tam wyskoczyło. Co to jest to? Adjustable wrench! Moment! Co się tutaj dzieje? Lewy bumper. Adjustable wrench, czyli taki do ustawień taki... Znaczy... Adjustable, znaczy, że można zmienić jego opcję. O kurczę, aż ledwo żyję. Okej. Okay. Coś znalazłem. Co było napisane, prawy bumper, żeby użyć. Okej. Okay. Aha, i używam, zobaczcie, zębatek, żeby się naprawiać w trakcie. O kurczę. Czyli używam waluty, żeby się naprawiać. No dobra, a i muszę chyba zawsze skręcić pełne kółko, żeby móc rzeczywiście... Okej. O ty, cyk. Pyk. Zaraz będę jakiś plujwy. Kurde, album z wami pogadał na temat Silksonga. Ogrywając haiku. Kurczę, no... Ja się tak zasmuciłem ostatnio, dowiadując się, że może jednak niebawem, w tym bądź w przyszłym roku, zobaczymy. Czy to będzie spadać? Nie. Zobaczymy Silksonga. Zasmuciłem się. Zasmuciłem się głównie, zamiast się ucieszyć. Na co ja będę czekał? Nie? Na co ja będę czekał, jak już się Silksong znajdzie, skończy i będę mógł wreszcie w niego zagrać. Wygląda jak jakiś stary zamek. Pewnie potrzebujemy równie starego klucza, żeby go otworzyć. Dobra. Spróbujmy w takim wypadku pójść w lewo tu. Nie wiem, gdzie dojdziemy, na razie krążę i się... Przepraszam, tutaj? No są jakieś przejścia. No dobra, nie będziemy chodzić, nie będziemy zwiedzać, no. Ło! Jakiś typ... O dobra, co by się... Mam nadzieję, że to wiecie. Jestem ciekaw, czy w takim wypadku jak zginę, czy będzie klasycznie, tak soulsowo, czyli stracę wszystkie zębatki, będę musiał tu wrócić. Myślę, że chyba trzeba sobie naprawić chociaż jedno życie. Dobra, póki nie znajdziemy jakiegoś... Coś tu kapie. Zakładam, że to nie jest miłe. Dobra. Ciekawe jest, do czego będzie nam potrzebna ta waluta. Czekajcie, bo to jest uderzenie w prawo, to jest uderzenie w dół. Dobra, czyli jest uderzenie w dół. Jest uderzenie w górę? Wiecie co jest? To jest w prawo. Teraz trzymam wychyloną gałkę w górę, więc rzeczywiście jest jakaś tam... Jest jakieś tam zróżnicowanie uderzeń. Okej. Okay. W porządku. Zwiedzamy dalej. Jest pan śruba. Dobra, dokręciłem mu śrubkę.
A, to. Aha, czyli duży to 3, a mały to 2. Znaczy mały to 1, okej. Jak to się. Czy to może się zniszczyć? Jak wyczujecie jakieś tajne przejście, to piszcie, chociaż. Jakby ja już tutaj robię powoli nagrania na zapas na wyjazd pyrkonowy, więc nie wiem, czy będę w stanie przeczytać. I jakieś wasze komentarze zanim. Przed kolejnym nagraniem. Cyk. Hollow Knight Silksong będzie miał u mnie. Hollow Knight ma u mnie specjalne miejsce w moim schabowym sercu, więc. Tym bardziej Silksong. A, jest sekrecik. O, jakie fajne! Więc tym bardziej Silksong będzie dla mnie grą, którą ogram na pewno w całości, nawet gdyby nikt nie chciał tego oglądać. To jest już gra ponad wyświetlenia. Tu mam napisane, co to jest. Adjustable wrench. Use spare parts to repair your body and heal damage. Hold, dobra. Okej. Okay. To czyli to jest dokładnie to, co, czyli... Ło! O! Okej, okay, chyba tam coś do drugiej strony wrócimy, tak coś czuję. O, tu coś jest. Dobra, proszę bardzo, zdobyłem klucz. W sumie to jest ciekawe. A, i potwory wracają. Właśnie miałem zobaczyć, jak się regenerują potwory. Czy jest szansa na grind, ale wygląda na to, że jak najbardziej jest. Jak najbardziej jest możliwość grindu. Bądź po angielsku grindu. Cyk. Dobra, jak dobrze pamiętam, to te drzwi były chyba gdzieś... Zaraz, ja zrobiłem rundę i... Ale nie zobaczyłem na mapie tego, to ja muszę coś... Coś muszę odkryć, żeby zobaczyć, żeby tak kawałek mapy mi się odkryło, bo ja tam byłem i... Jakby nie zarejestrowała gra, że tam byłem. Czy mapa nie zarejestrowała? Trzeba odebrać, dobra, to i tak tędy miałem iść w sumie. Znaczy wiecie co, to wygląda na kontynuację przebiegu, nie? Więc oczywiście to otworzę, użyj klucz. Może będzie więcej kluczy. Ale jestem w takim razie ciekawy, co znajdziemy tu. Bo tutaj nie szedłem chyba, nie? Zdecydowałem się pójść w innym kierunku, a tutaj jeszcze mogę przejść. Może tutaj coś będzie. Bo tam ewidentnie... O, jakieś wejście. Te opony. Ładnie. To na razie roboty, które przypominają opony, bądź opony przypominające roboty. Aha, ja tam na górę nie wejdę. Okej, okay, czyli jestem już zablokowany. No właśnie, tylko jak odblokowywać te tereny? Jak zobaczycie na mapce? Kto to jest? Widzicie? Kogoś bym pominął. O, cześć. Wygląda na to, że nie jesteś tak opętany jak inne maszyny tutaj. Limerick się nazywa. Detektyw Limerick. A Limerick to jest taki rodzaj no, poezji, poematu, nie? Jesteś za to bardzo mały. Jestem pewny... że niedużo minie czasu, zanim nadejdzie twoja tura, czy twoja kolej. Spójrz. Prowadzę swoje śledztwo. No, może z Dangana się urwał. I wygląda na to, że te wichajstry są tutaj, jakby tutaj zostały położone, postawione, dostarczone tutaj celowo, żeby przeszkadzać programom, przeszkadzać maszynom, czy programom w maszynach, przerywać ich pracę. Ten wygląda na zniszczony, ale moja mapa jest wciąż zablokowana, więc to oznacza, że jest jeszcze jeden gdzieś w okolicy. Okej. Okay. Tak, ten zdecydowanie wygląda na zniszczony, musi być jeszcze jeden gdzieś tutaj. Okej, okay, czy on nam powiedział, o, jakieś sekrety może będą. No dobra, na razie nie widzę. W każdym razie tutaj jest zablokowane, więc to może oznaczać, że trzeba znaleźć odpowiednio, nie wiem, dużo właśnie takich wichajstrów. I jak się znajdzie ich odpowiednio dużo, to może one odblokowują te części mapy, które są zablokowane. Tak zakładam. Jakby mamy pewien cooldown, zanim uderzy drugi raz swoim super ekstra prostym mieczem. Spada... O, ja myślałem sobie, ale poczekam, wytrzymam, dam radę. O kurczę, niebezpiecznie znowu. No dobra, nie ma co czekać, trzeba się naprawić. Nie ma co ryzykować. A jestem ciekaw, jak często są save pointy, bądź jak rzadko są save pointy. O!
Tego nie mogę zniszczyć. Czym ty jesteś? Nazywam się Pinion, inwestor. Okej, Pinion. Byłem w tej strefie, szukając szans na inwestycje. Jak się nazywasz? Nie za bardzo jesteś gadatliwy, co? Lubię roboty, które potrafią być dyskretne. Lubię roboty dyskretne? No może coś w tym stylu? A wasze części zamienne są ciężkie do dostania, mój przyjacielu. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz wydać wszystko, przepierniczyć możesz wszystko na naprawy. Jeśli masz problemy z oszczędzaniem... A, no właśnie, sugeruję przywoływanie Gold Cresta, czyli to jest jakaś złota skrzynia, albo coś, złote coś. A żeby zachować część swoich części, zębatek, czy to są w ogóle te złom, nazwijmy to. Części zamienne oni to nazywają tutaj. Masz, użyj tego, kiedy jesteś na jakiejś stacji, żeby przywołać Gold Crest. Okej, okay. Czy złotą skrzynię, zobaczmy co to w ogóle jest. Perch Station, co to może być Perch Station? O, dostałem Gold Crest Whistle, dostałem gwizdek. Okej. Okay. Nie martw się, mój przyjacielu, twoje części zamienne nie znikną. Zawsze będziesz miał dostęp do nich, kiedy kupujesz od sklepikarzy. Świetnie, do zobaczenia. Okej, okay. No to zobaczmy, co myśmy dostali. Dostaliśmy Gold Crest Whistle, czyli muszę używać blisko stacji konkretnych jakichś, żeby przywołać Gold Cresta. Dobra. Tylko co to znaczy? To tutaj? A to wygląda, jakby ptaszor był. O, faktycznie. O kurcze, deposit. Tak, a deposit per parts? Yes. A nie mogę wybrać ile? Okej. Okay. For safekeeping. O kurcze, przelatuje jakiś robocik i to wszystko wrzuca w jakąś, rzeczywiście jakąś złotą skrzyneczkę. No dobra. Okej. Okay. Sprytne. Mobilny system oszczędzania. Aha, tylko teraz nie mogę użyć tego, żeby się wyleczyć. O kurcze. No właśnie, mapowanie by się przydało tutaj, bo kurka, nic nie widzę. Aha, zamknięte. Ojej, myślałem, że coś na mnie spada. Chociaż wiecie co? Czy może jakiś czy to był jakiś sygnał? Czekaj, czy będzie wall jumping. Widzicie? To wygląda jak jakiś sygnał. Coś wydaje jakiś sygnał. Idę tam. O, ale jeszcze odkryłem... No właśnie. Co to? Może to właśnie to jest to zniszczone. Map updated. A, widzicie. Czyli to jest jakiś... Ja bym to nazywał zakłócacz. Może takie nazwijmy. Nazwijmy je zakłócaczami. Okej, okay. I co teraz? O, odblokowaliśmy. Tire Village. No nie mogę. Czyli wioska opon, tak? Wioska opon. No dobra. Tam na dole też było przejście. Widać skąd sygnał idzie. Tam można szybko przejść, szybko spaść. Zrobimy ruch naokoło. O, śrubka. Chyba już z nią walczyliśmy. O kurcze, ile bajerów. Halko. No dobra, zobaczcie ile złota czeka dla tych, którzy poznają tajną mechanikę double jumpu, bądź jakiegoś innego jumpu. No, Metroidvania bez oszty w mordę. A nie odpuszczę tym razem. Widziałem, że jakieś... A widzicie, jest kurde, schowany. W ogóle najlepsze jest to, zobaczcie też, że mamy też strzałki. Zauważyłem to wcześniej, ale nie skomentowałem, teraz to skomentuję. Są tam jakieś wskaźniki, może nas prowadzi fabularnie to. Nie mogę sobie odpuścić. Tyle hajsu. Tak jak kurde złoto w Noicie, jak geody w Hollow Knightie, bo przecież trzeba jeszcze powiedzieć o Hollow Knightie, od dawna nie mówiłem co to jest. Dzień dobry pani. Dzień dobry maluchu, czy widziałeś ostatnio pociąg? Dziwne, zwykle nie trwa to tyle, żeby przybył. Zastanawiam się co go wstrzymuje. Sonet, the shopkeeper. O proszę bardzo, mamy sklepikarkę, nazywa się Sonet. Ciekawe czy umie śpiewać, w każdym razie wydaje mi się, że ten pociąg to będzie fast travel. Co innego może to być? Ok, a w ogóle zobaczcie, że ona ma w tym pociągu ma sklep. Mhm. Czyli tak, wysiadłam, żeby poszukać nowych przedmiotów do sprzedaży i teraz wygląda na to, że jestem tutaj uwięziona, czy tam zagubiona. Myślę, wydaje mi się, że muszę poczekać. Nie miałam ostatnio zbyt dużo klientów. O, ekstra, co to jest? Rusted key znowu można kupić. Open and unlock i mamy jeszcze Map Sweeper. Automatically sweeps the local area for any obstacles the user has yet to overcome. No dobra, czy to jest coś,
co pozwoli mi zdobyć Map Sweeper, czego nie mamy. Okej, będzie pokazywało blokady, czy rzeczy, które są... Dobrze byłoby, żebyśmy... Okej, blokady są, tak, do odkrycia. Na mapie, ale musimy zarobić więcej hajsu, żeby z nią móc pertraktować. Na razie tutaj mamy... No dobra, wydaje mi się, że Map Sweeper to mogło być... To może być coś na zasadzie znaczników. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest tylko jeden kierunek, który mogę jeszcze obrać na razie. Uś ty! Aja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 j
ciekawe, no to na pewno odróżnia tę grę od innej bardzo popularnej Metroidvanii, że używamy pieniędzy, a nie dusz poległych wojowników do regeneracji. O, tu mamy mega dusz. Ciekawe, czy ktoś kiedyś się wkurzy, że zabieramy jego. No to wygląda jak jakieś takie wisiorki, jakby jakieś takie... Ktoś sobie to powiesił, coś wyrzeźbił, coś kupił, zmontował. Robótki ręczne. Robotki ręczne w tym przypadku, hehe. A tu proszę, przyszedł taki haiku i wszystko niszczy. Ja mam jakąś potrzebę niszczenia wszystkich tych wrogów. Chcę ich wszystkich zawsze stłamsić. Dobra, ale tu chyba byliśmy, tak? Znaczy, wydaje mi się, że muszę teraz iść w prawo na dół, ale jeszcze szybko sprawdzimy na mapie. Tak, tutaj bardzo nie ma innego przejścia. Dobra. Ale tu też nie ma. Dobra, bo wszedłem... Czekajcie, dobra, przejście jest po lewej na dole. Okejo. Chyba, że tam coś pominąłem jeszcze, ale to jeszcze nie wiem. O, mamy zapis. Znaczy, mamy... O, właśnie, tak. Znakomicie, o to mi chodziło. Tu mamy chips, a to ciekawe, ale select, kiedy jesteśmy w tym miejscu, daje nam możliwość dostępu do chipów. Dobra. Tu mamy dalej mapę. No dobrze byłoby kupić ten map sweeper, bo chyba idę dalej najwyraźniej, bo to jedyne miejsce, w które mógłbym pójść na razie. Czy chciałbym się wrócić do pani i kupić, bo już mogę kupić map sweeper? Gdzie to ja szybko skoczę do niej, jeszcze po drodze zbiorę trochę gotówki. Nie martwcie się, przyspieszę to wam. Przede wszystkim muszę też pamiętać, że ja mam ten dash. Ja chyba o nim zapominam kompletnie, muszę wam powiedzieć. Teraz sobie przypomniałem, że w końcu mam dasha, podstawowa. Tak, tak, tak. Gadaliśmy już. Proszę mi dać ten map sweeper. Tak, chcę to kupić. Computer chip. Proszę bardzo. No dobra, zobaczymy, co to robi. Ten chip chyba w ogóle będą się zainstalować. Aha, i chipy też muszę zainstalować, nie? Czy mogę gdziekolwiek? Equip modify chips at repair stations. No właśnie. Tak samo jak ławeczki były do zakładania odznak. No dobrze, to wracam. Dobra. Wybuchłem. I wróciłem do stacji naprawczej. Okej. Ale widzę... Aha, nie ma tu mechaniki odzyskiwania. Wydaje mi się, że po prostu chyba trochę straciłem ich. Nie zauważyłem w sumie. Dobra, ale do najbliższej stacji wracam w takim momencie. Trzeba zobaczyć, ile się traci. Dobra, map sweeper mamy i teraz pytanie, jak mapa się zmieniła dzięki temu? Map sweeper. Mam zainstalowany, ale nie ma znaków zapytania. Nigdzie? Zainstalowałem chip. I co? Automatic sweeps the local area for any obstacles the user has yet to overcome. No dobra. Automatycznie masz mi pokazywać, jakie są blokady, których nie mogę przebyć. Na tym polega ta zabawka. No dobra, jedno wiemy na pewno, że nie ma tutaj mechaniki znanej z Soulsów, czyli że jak zginie, będziemy mogli wrócić po swoje skrapy, po swoje części zamienne. Tutaj po prostu... Może nie wrócimy nigdy. Kurde, muszę nauczyć się używać tego mojego dasha. Czyli zrobić ciach, dash, ciach, ciach. No właśnie. Nauczyć się daszować. To jest ważne. Nie wiem, którędy idziemy i gdzie mam podróżować, a uj! Nie zauważyłem tego latającego baterii ptaka. Cyk. No działa, dziadzia, tu masz. Nie wiem, po czym poznać, że coś można zniszczyć? Nie widzę żadnych pęknięć. Dobra, tu pozbierane. Tu jest przejście, jak wygląda to na mapie? Mamy przejście dołem albo przejście tutaj na górę. No dobra, no to zaszliśmy tu, no to pójdźmy tu. O, to wygląda jak pierwszy boss. Tak jest, szanowni państwo.
Mamy bossa. Jakaś zgniatarka. Uj! O kurcze. Dobra. Zrzucę jakiś smar. Dobra, rozumiem. Dobra, rzucasz smar, a mam jakieś HP tego... Ajajajajaj. HP tego bossa jakoś jest widoczne. Będę mógł się oczywiście leczyć. Mogę się uleczyć w sumie. Nie widzę HP tego bossa. Dobra, trzeba trochę go porąbać. Mi się gość tutaj nie cieszył za bardzo. Z tego, że... No dobra, na szczęście jego ruch jest dość prosty do ogarnięcia. Rozumiem, że jakiś na razie prosty jakiś bossik, więc... Elitarny może nawet można go nazwać elitarnym, tak? A ty? Już po krzyku, czy to jest jego druga faza, bo... Tak. Standard... Uj! Uj! Standardowo musi mieć jakąś fazę. Ła, 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 ła. Dobra, dobra, muszę się wyleczyć. Jak się leczyło? Nie pamiętam, jak się leczyło. Tak się leczyło. Dobra, udało mi się odzyskać trochę. Okej, to było... W sumie ledwo to się udało zrobić. Jeszcze pomyliłem przyciski. Niech to szlak. Mogę tego nie przeżyć. Nie wiem, nie ma czasu na leczenie teraz już, niestety. Dobra, oberwał trochę. Ale on odporny jest! Nacisnąłem prawy trigger. Miałem 46 zębatek. O kurczę, czekajcie, miałem 46 zębatek. To pytanie brzmi, czy je straciłem jakieś? Czy to nie ma żadnej kary za stratę? Czy o co chodzi? Dobra, pierwsze spotkanie z elitarnym zaliczone standardową lamą. Znaczy, co tu jeszcze widać? Tu jeszcze jest przejście. Dobra, to słuchajcie, no mamy odkrytego elitarnego. Więc myślę, że go sobie chętnie zgarniemy może po jakichś upgrade'ach. Wiemy przynajmniej, gdzie jest. O kurde, jak tu ciemno. Bardzo dziwny efekt tej ciemnoty. No, coś tutaj jest na środku? Nie widzę. Dobra, ale zobaczymy, może to jest ciemne tylko przez... Aaa, jakaś winda. Dobra, nieczynna winda tu jest, jeszcze do tego jest ciemno. Zakładam, że to miejsce jest do odblokowania później. No dobra. Tu się za bardzo nie da. To pójdziemy sobie w drugą stronę. Oczywiście dasze widzę, że też mnie męczą oczywiście standardowo, więc muszę pamiętać. Wow! Co? O, jak to było? Wow! Jakie przegrzanie. Dobra, to jest chyba strefa, która... do której dojść się nie za bardzo da. O kurcze. Strefa przegrzania. No to szanowni państwo, czyli nie ma innego wyjścia. Muszę zmierzyć się z minibossem. Na to wygląda. Taka jest chyba moja przyszłość. Dobra. Miniboss podejście drugie. Niechaj będzie. Wiadomo, że ma przynajmniej dwie fazy. Nie mogę tego za bardzo przyspieszać tego wszystkiego tu. Na szczęście jest dość oczywiste, co z nim zrobić. Tu na szczęście się rusza w bardzo prosty sposób. Już nawet wyczuć można. Przerąbać mu parę razy. No i zrobiłem dasha, ale oczywiście za późno. Więc lepiej tutaj jednak poczekać. Na pewno będziemy chcieli zregenerować sobie trochę. Ja to muszę wyczuć też, tak? Bo potem tu i mogę zacząć chyba się już naprawiać. Licząc na to, że dam radę. O właśnie. Trzeba też pamiętać o przegrzaniu, nie? Bo ja już za chwilę będę przegrzany, muszę chwilę, ojej. Nie za bardzo będę mógł się za chwilę daszować. O kurcze. Tak jest, za chwilę nie będę mógł daszować. Oznacza stratę. Tak, za chwilę będę mógł daszować, niestety. Tutaj, wiecie co? Może wydaje mi się, że uderzenie przeciwników chyba zwiększa... Oj. Uderzanie go chyba tak, wydaje, teraz mi się wydaje, że spojrzałem, bo wiecie, jak się gra, to się nie patrzy na tamten wskaźnik. A teraz zauważyłem, że uderzanie w niego regeneruje mi trochę pasek. Pasek staminy, to chciałem powiedzieć. Nie będzie chciał, on właśnie, lecieć na mnie.
Muszę uważać przy tych uderzeniach. Tak, powiem szczerze, na tym. Będzie mi lepiej. Zdecydowanie lepiej. Już koniec. Zobaczcie. Drugie podejście. O, ło, sporo. 90 z niego zdobyłem. Widzicie? No dobra, jest pokonany. Dobra, drugie podejście było już o wiele lepsze, tak? O wiele mniejsza strata. No jak nic, double jump zaraz dostaniemy. Magnetyzm. O kurcze, no to się upgrade'ujemy, szanowni państwo. Widzę, że potrafi bawić się w cząsteczki twórca tutaj. Elektromagnetyzm. No tak. Elektromagnetyzm daje mi double jumpa? Nie, daje mi... Dobra, muszę poczytać, bo jakby nie przeczytałem. Hold A to jump to while on a wall. Ok, once used to form maximum... Dobra. Czyli... Ok, czyli innymi słowy mam wall jumpy. Nie double jumpy, ale wall jumpy. Tylko pytanie, czy o każdą? O każdą, dobra. No! O! To ciekawe, ale chyba nic nie mogę zmienić. No i ładnie! No! I nawet jest przylepianie się, proszę bardzo, do ściany. No! Dobrze! Haiku stał się bardziej mobilny. Zdecydowanie bardziej mobilny. I mamy zapis. Cyk. Dobra. No idziemy dalej. Jest, o, widzicie? Jest! Jest promień. Jest promień. Tak, będziemy tam zaraz szli. Staramy się znaleźć, co tam jest. Co tam się kryje. Jak widzicie, na razie po prostu rozpierduchę robię. No dobra. Chyba pokazuje mi, gdzie w ogóle jest ten sygnał. Zanim zaczniemy ją dokładnie eksplorować, ten teren. O, właśnie. O, tylko że chyba to jest... O, może się uda? Dobra, chyba będę musiał po prostu pójść inną trasą, tak mi się coś wydaje. Tam jest, to chyba on wydaje tam dźwięki. Dobra, ale to jest do właśnie. Tak jest. O! A, sprytne, dobra. Spadające gluty. Podoba mi się na razie. O, dobra, chyba jest sekret. Czy moja czujka na sekret? Tak jest! No, moim zdaniem nie widać tego na mapie. Znaczy, bardzo fajne jest to, że... Znaczy, bardzo ciężko to zauważyć. Są takie delikatne różnice, takie miejsca, które można powiedzieć, że to są te właśnie miejsca, gdzie może być sekret. Mapa zaktualizowana. Sprawdźmy. I jest. Okej. Okay. No dobra, mapa zaktualizowana, w porządeczku. A co to było tu na dole po lewej? A, to było miejsce, gdzie zdobyliśmy double jumpa. Dobra, wszystko okej. Okay. Za chwilę wrócimy tam na górę prawdopodobnie. Bardzo dobrze. Cyk. Porządeczku. Podoba mi się. Muszę powiedzieć, że po tym, co widzę, w tych pierwszych chwilach, podoba mi się. No jest Hollow Knightowy vibe i właśnie dlatego mi się podoba. Nie mogę powiedzieć, że jest to zżynka, nie mogę powiedzieć, że jest to chamski jakiś rip-off, czy asset swap, czy jakkolwiek to nazwać, bo nie jest. Ta gra się całkiem przyjemnie różni od Hollow Knight. A nawet gdyby miała być mniejszą wersją Hollow Knighta. Super! Lecące główienko. Chodź tu. Masz jak świnia trochę. Cyk, dobrze, że jeszcze nie ma plujw. Nienawidzę plujw we wszystkich grach. A tu byłem, no właśnie tak coś czułem, że wygląda jakbym już tu był. No dobra, słuchajcie, zaraz zobaczymy, gdzie jesteśmy w ogóle i co robimy. O nie, nie przepuszczę żadnej małej pypki. Ach, zawsze chciałem się naprawiać. Dobra, gdzie my jesteśmy? Abandoned Wastes. Więc teraz jestem w stanie. Tutaj dół jest zamknięty troszkę. Nie wiem, czy byłbym w stanie przejść do Tire Village. Czy już mi wystarczy to skakanie po ścianach, żeby tam się dostać? Chociaż wydaje mi się, że bardziej ta strofa, tak? Nad Tire Village na razie. Więc ja bym się na razie na niej skupił. A z drugiej strony ciekawi mnie Tire Village. Czy jestem w stanie tam wejść? Dobra. Po prostu czas to sprawdzić. Chociaż widzicie, gdzie pokazuje mi wskaźnik. Oj! Dobra, jestem w Tire Village. Widzę, że jednak chyba jestem w stanie tu wejść. Dobrze, tu przyszedłem jednak. Aż ty. No, musiał mnie dźwięknąć, no. Pytanie brzmi, czy jest jeszcze tutaj jeszcze coś, nie? Bo w sensie zastanawiam się, czy... Czy tu jeszcze coś jest? Coś tu jest? Nie, tu chyba nic nie ma, nie. Tak, znaczy tam czasami... Wygląda to trochę, jakby te sprite'y pokazywały. W ogóle tu wchodziłem?
Tak, tu było... A, ten koleś już stąd zniknął. Dobra. Czyli prowadzi śledztwo dalej, skubaniec gdzieś. Czy wydaje mi się nawet, że wall jumping jest zrobiony... Oho. O nie. Nie, nie byłem na to gotowy. Że wall jumping jest nawet zrobiony lepiej niż w Hollow Knightie. Może w niego muszę rzucać to. Nie, chyba ma swoje obrażenia. Tak. To ciekawe, będzie więcej tych kulek pewnie nawalał we mnie. No właśnie, niby proste są te kulki do ominięcia, a jednak... Może niekoniecznie, mogę się chociaż wyleczyć raz. Dobrze, że wysokość skoku jest manewrowalna. Już cieknie. Wiecie co, w ogóle to wygląda jak taki wielki kawałek... Wow. Taki wielki wąż z beczek. Muszę podać też o... Dobra, no za chwilę zginę, nie? Patrzmy, 324 mam, tak? Chyba go pokonałem? Nie, to jest chyba jeszcze jedna, jego kolejna faza. Ja pierdzielę, ile tych faz ma skubany. Dobra, muszę trochę poniszczyć tych beczek, bo... Czy to jest wiadomo, że to jest opona? On w ogóle wygląda jak opona jednak. Beczka, opona... Kurde! Dobra. Straciłem trochę, 324 miałem, zobaczcie. 324, a teraz mam 163. Można powiedzieć, że tracę połowę. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to. O! Za szybko. Dobra, czyli porwałem się z motyką na słońce. Dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Czyli o, no cofnęło mnie do ostatniego punktu. No w sumie to jest logiczne i oczywiste. Czyli znalazłem kolejnego minibossa. Bądź bossa w sumie, tak? Także jakby odpuszczam. Troszkę strat, ale rozumiem, że nie da się tego odzyskać. W tej grze, jak widzicie, nie da się... Czekajcie, gdzie ja jestem? Muszę pójść tam na górę. W tej grze niestety nie jesteśmy w stanie... Nie możemy odzyskać. Tak? Nie ma tu żadnego wskaźnika, że w tym miejscu straciliśmy. Więc nie odzyskamy tych utraconych, biednych, cudownych, smutnych, bo porzuconych części zamiennych. Dobra, jestem w punkcie zapisu. Czyli wrócimy innymi słowy tutaj. Tak, i teraz będziemy zmierzać w górę. Zdecydowanie będziemy zmierzać w górę. Tam, gdzie do tej pory nie mogliśmy pójść, ponieważ nie mieliśmy zdolności. Teraz już mamy. Możemy wrócić tam, gdzie ostatnio byliśmy. Tak? Nawet możemy pójść i tutaj. Tak, tu jest nowa... W ogóle jestem ciekawy, tak, tu jest przejście, dobra, ale jakbyśmy poszli maksymalnie w górę, to jest w ogóle możliwe? Zaraz sprawdzimy. Nie, to jest już maks. Wyżej się już nie da. Chyba, że byłby jakiś cheat i się da, ale nie, wygląda na to, że to jest nieosiągalne. Czyli tam na górę się już wejść nie da, natomiast możemy wejść tutaj. Mapowanie działa. No właśnie, coś tutaj dostaniemy. No to są jakieś nagrody. Infinity Edge. Co robi Infinity Edge? Widać, są różne kolory. Sharpens the sword, gaining them chance to... Okej, czyli 10% szansy na krytyk. Niebieskich nie ma, ale widzimy, że... No tak, te chipy jeszcze mają specjalne kolory. RGB oczywiście. Czyli to nie jest tak, że mogę sobie założyć jakie chcę, tylko mogę sobie tam... No trochę inaczej to działa. Jakiś olej to jest? Czy co to jest? A może nic? Dobra, to nic nie ma. Na razie jedyny... Chociaż to wygląda jak nowy biom. O! To wygląda jak nowy biom, kurka. O! O, tam może być faktycznie, a wiecie co, może to chodzi o to, że właśnie to jest ten system. O, kto to jest? Wygląda jak jakiś pies. System pokazujący znaki zapytania, gdzie nie mogę się dostać. Rusty się nazywa, podróżnik. Aha! Witaj, nazywam się Rusty. Przybyłem do Arkadii, żeby poznać jej świetność. Ale nie jest to taka utopia, jaką sobie wyobraziłem. Wyglądasz lekko zagubionego, nie ma problemu. To jest wszystko częścią eksploracji. Ścieżka naprzód jest dyktowana przez twoją własną ciekawość i zmysł, nie wiem, odkrywczy, przygody. A ty sobie poradzisz. Wszystko będzie dobrze. Weź te małe markery. One będą... O, będą pokazywać ci, gdzie są stacje naprawcze. Na wypadek, gdyby ci zabrakło jakichś
części, w sensie tych części zamiennych, i chcesz szukać miejsca, żeby się naprawić. No proszę bardzo, Reaper Station Markers. I co? I faktycznie są. No tak, ich nie było wcześniej. Teraz już widzimy, gdzie są. Map Sweeper. No dobra. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, która mnie martwi. Znaczy, zastanawiam się, dlaczego w tej grze, która jest full pixelowa, zrobił twórca font. Jest czytelny, trzeba przyznać, ale trochę się wyróżnia, wybija. Także mamy zwykły font. Tak? Rastrowy, nie pikselowy. Jest to ciekawe. Czemu taka decyzja? Oho! Jest ze mną te numery. O! Okay, za nich nawet nie ma expów. Co to jest? Jakiś pomnik wielkiej dłoni. Co to? Przez metal i stal maszyny budują świat. Świat, który będzie lepszy niż tych maszyn przed nimi. Ten pomnik stoi tutaj, żeby uhonorować twórców Arkadii. The Machine Land of Amendment. Okej, skomplikowane słowo. The Machine Land of Amendment. Okej. No i tak, ewidentnie jest tutaj nowy jakiś biomik. Mamy różne kierunki. Znaczy, wydaje mi się, że tamten boss... O, widzę tę pułapkę. Widzę tę pułapkę. Gin skubańcu. Widzę ją, nie dam się w nią wpuścić. Mam nadzieję. Chyba dałem radę się nie wpuścić w nią. Tak, zaraz w nią wpadnę, no proszę was. Chwila nieuwagi i już. Nie mogę nawet jej w żaden sposób tutaj deaktywować. Wow! A no właśnie. Co tam? Co to? To jakieś plujwy? Co to było? Coś to było w każdym razie. Dobra. Chyba słychać w ogóle, jak jest zniszczenie, to po prostu słychać. O, teraz zresztą wybuchło wreszcie coś i dało mi nagrodę. Czekaj, to może być coś, jakiś sekret. Ja lubię szukać sekretów w takich grach, widzę, że... O! Pięknie. Ale nie wiem, czy ja chcę schodzić po ten jeden pypek. Dobra, co to jest to? Dobra, to przypomina komary z Hollow Knight. No przecież nie mogę powiedzieć inaczej, nie? Ale no jak nic, no. Wygląda jak komary z Hollow Knighta. One lubiły tam w Green Path wchodzić w zęby. No chodź. Cyk. 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 Zebrane. O, ty Karol. Co z tym? Dasz. Staszek znowu zapomniał, że ma dasza, nie? Potem właśnie to jest potrzebny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Że do tego powinien być i służyć. Dobra, tu się udało przejść. Tam nic nie było więcej? Chyba nie. O, tu wchodzimy w zupełnie nowe strefy. Tak mi się wydaje, że... Powinien pójść w lewo. O, jakaś elektryka tu jest. O, a to co? To znowu jakiś... Co to jest? Znowu jakiś typek. Limerick detektyw. A to on. Nie poznałem go. To znowu ty. W porządku. Nazywam się Limerick. Powiedziałbym ci wcześniej, ale nie sądziłem, że przeżyjesz tak długo. Dzięki, jestem detektywem, a to oznacza, że byłem zbudowany z większym jakby mocą mocą przetwarzającą, powiedzmy, niż większość maszyn. Okoliczności sprowadziły mnie do tego świata, do tego miejsca. Podziwiam, nie, lubię dobrą tajemnicę. A ten wirus jest wyjątkowo głęboką, mocną, tajną, dobrą tajemnicą, dużą tajemnicą, nie? Wątpię, żebyśmy się spotkali raz jeszcze, ale gdyby, bez względu na wszystko, uważaj na siebie. Te maszyny są wciąż w połowie tylko funkcyjne. Semi-functional. Nie sądzę, żebyśmy spotkali się jeszcze raz. No dobrze. Skoro we mnie tak wątpisz, kolego... A, tak myślałem. O ja, jakie plujwy. O, jakie skubane dziadostwo. Dobra, nie wiem, czy to jest akurat ten, oczywiście ten. O, tak. Pamiętacie miejsce, gdzie było też dużo tych... O, tak. Było jeszcze miejsce, gdzie było tak dużo tych właśnie szmergielków małych. Spartów, ale wiecie co? Przydałby się ten ptaszor. Jak go mogę zawołać? On tylko w jednym miejscu był. O! Jo! No to nie jest bezpieczny ziomek.
Zdecydowanie trzeba go... Dobra, na 3 hity na razie schodzi też. To nie jest przyjemny ziomek. Najbardziej boję się, wiecie, o stratę tych moich pięknych zapasów, bo to już jest prawie 400 skrapów. Jak to jeszcze leci za mną? On jeszcze puszcza dwa takie strzały. Dobra, a zaryzykowałem. O kurczę, nic tu nie widać. Niech to szlak, nie wiem jak iść. Zamknięte, no oczywiście. Nie mogło być inaczej. Dobra, słuchajcie, bo będę musiał robić przerwę. Się kończyć, ale co to jest to? O kurczę! Mainframe Vault, skarbiec płyty głównej, czy tam jakiegoś ogólnie, jakiegoś sterującego głównego, głównej jednostki, jednostka centralna? I jest zapis na szczęście. Dobrze, szanowni państwo. O, jest świetnie, bo mamy tu nawet i naszego ptaszorka. Znakomicie. Dobra, oczywiście, że chcę zdeponować wszystkie moje części. 463 na koncie, bardzo dobrze. A tu jeszcze są. A najlepsze jest to, że to też można zdjąć. Chyba, że to można zbierać stąd, nie? Czy to nie jest sposób na to, żeby... Wiecie co? Czy to nie jest sposób na to, żeby wydobyć moje pieniądze? To jest bardzo dobre pytanie. Wiecie co? Tak to wygląda. Czekajcie, jak przyleci, to co? Tak, tak, dobra, to jest sposób na odzyskiwanie pieniędzy, rozumiem, no, to wszystko jasne. I jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Tak się gra w haiku, w robota haiku. Tymczasem ja się z wami żegnam, oczywiście za 2 dni będzie kolejny odcinek i potem zobaczymy, czy sobie pogramy jeszcze może dłużej i więcej i bardziej w haiku. Dajcie znaka w komentarzach, ja się żegnam, wielka piona i do zobaczyska, cześć!